Cześć widzowie, z tej strony Zombiaczek i witam z kolejnym odcinkiem na moim kanale. Mam dzisiaj dla was odcinek Stepania do graczy, więc prosimy, żeby każdy stawił tutaj subskrypcję, łapkę w górę i dzwoneczek. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to możecie wbić pod poprzedni odcinek i zostawić tam również łapkę w górę z subskrypcją. Pamiętajcie, że z kodem Zombiaczek macie 10% zniżki na produkty Genesis. Kod wam się wyświetla w tym momencie na ekranie. Zachęcam również, żebyście napisali jakiś komentarz dla aktywności, bo jeśli napiszecie komentarz, to będzie po prostu spoko, a ja wam przypnę serduszko. Pamiętajcie, żeby dołączyć do mojego Discorda, bo jeszcze trochę osób i będziemy mieli 3000 osób na Discordzie, co jest naprawdę fajnym wynikiem. Na 3000 osób na Discordzie podaję wszystkie moje dotychczasowe teksturpaki. Także elo, siemandero i zapraszam do oglądania. Pozdro! Dobra, moi drodzy, napiszmy sobie na czacie, do kogo mogę tepnąć na klepę i zobaczymy, czy jakaś osoba nas będzie, jakaś osoba będzie chciała, żebym po prostu do niej tepnął. Jeśli taka osoba się znajdzie, to jak najbardziej po prostu do niej tepnie. Okej, moi drodzy, typeczek nas zaakceptował, także do niego tepniemy. Mam nadzieję, że to nie będą nogi. Aha, okej, pierwsza klepa i mnie tepnął na... tepnął mnie, moi drodzy, na równy teren, co jest dosyć dziwne. Fajnie, fajnie, powiem, jestem w szoku, myślałem, że będą takie nogi, tym bardziej, że gości ma dosyć duży ranking, a zazwyczaj ci właśnie z dużym rankingiem, no to tepają po prostu w nogi. Ale jak chce się klepać, to fajnie. Powiem szczerze, że wydaje mi się, że jestem lepszy od niego, chociaż garda mu się zbugowała teraz trochę. Garda mu się zbugowała, chyba nie ogarnął tego za bardzo gościu. O, dobra, ja mówiłem, że jestem lepszy, a to wszystko przez zbugowaną gardę. Chciałem do niego perę rzucić, no ale dobra, nie będę marnował perełki, bez sensu, żeby rzucać od razu do niego, żeby zjadł refila. Ej, weźmy sobie jeszcze bloki na pasek w razie co. Aha, nie wiem, co ten gościu zrobił, chyba zmisował po prostu perełkę. Zapewne chciał zjeść refila, ale... zamiast refila to perełkę rzucił, cześć, tak czasami mam. I czy on w ogóle zjadł koksa? Nie, teraz dopiero zjadł koksa, myślałem, że zjadł koksa, bo się na chwilę zatrzymał, tak jakby po prostu zmieniał seta. Ja też spróbuję sobie zmienić seta na szybkości, okej, okay. Secik zmieniony bez jedzenia koksa, on zapewne też zmienił koksa, także spoko. Także lejemy tego gostka i zobaczymy, co z tego po prostu wyniknie. Ale gościu, gin, bo jak nie zginiesz, to będzie lipa. Nie by było, gdybyś polizał albo coś w tym stylu. Jeśli nie policzysz, to szczerze, że będzie spoko, ale ważne, żebym cię po prostu zabił, bo jeśli cię nie zabiję, to będzie po prostu średnio. A nie chcę za bardzo tracić rankingu, a ranking zawsze jest spoko, nie? Tym bardziej, że mam teraz 870 rankingu, trochę mało, a za tego typa dostałbym rankingu 45, więc jest to całkiem spoko liczba. Dobra, lecimy z gostkiem, zmieniam sobie seta na szybkości, dobra. Myślałem, że do mnie perę rzuci coś w tym stylu, ale na szczęście nie rzucił perełki. On zjadł chyba refila, czy coś takiego, tak mi się wydaje. No chodź tu, wariacie. Dobra. O, i polizał, elegancko. No i polizał, także zajebiście. Step Brohoraj, czyli przyrodni brat, sobie polizał. Także, moi drodzy, zaraz tepamy do kolejnej osoby. Masz tam, gdzie zginąłeś. Dobra. O. O, elegancko ziomeczkowi oddałem itemy, który ma, moi drodzy, bardzo podobnego skina do mnie. No nie będę tutaj przy nim ściągał tego, ale zobaczcie, gości ma takiego samego skina jak ja. Tylko on po prostu wziął tego skina z żywca, w sensie wziął z name MC, nic w ogóle nie przerobił, a ja do tego skina dodałem moją główkę. W sensie mój widz dodał mi główkę, patrzcie. Także spoko. Dobra, tepamy zaraz do drugiej osoby. Dobra, moi drodzy, tu kolejny ziomek napisał do mnie, czyli do żeliwo mam tepnąć. No dobra, tepnijmy do żeliwo, zobaczymy, czy nas zaakceptuje. Dobra, moi drodzy, pan żeliwo nas zaakceptował, więc zobaczymy, gdzie nas tepnie. Ogólnie, o Jezus, gdzie on mnie tepnął? Tepnął mnie, moi drodzy, w nogi. Znaczy w nogi, no tepnął mnie do fragalni, że tak powiem, a raczej, no na pewno mnie tepnął do fragalni. Do mnie ten ziomeczek, jest on z gildii Base. Pytanie jest takie, czy on się do góry dobrał, czy się nie dobrał. Zapewne tutaj za tą stoniarką jest jego dobierka, więc postaramy się, moi drodzy, tej dobierki mu nie dać po prostu. Czemu ci uda nam się go killnąć? Dobra, 2 sekundy regenki mi zostały, nie wiem ile temu typowi zostało sekund regenki. Szybki koksik, dobra, on też mu się skończyła regenka od koksa. Teta szybko sobie zmienię. No i go, moi drodzy, klepny. Zrzucany TNT już działa na każdym poziomie. Jezu, co to jest za spam? Teraz będzie tutaj na czacie leciał gysy gysy. No nie fajnie, o! Co ten ziomek zrobił? Co ten ziomek zrobił? Ale to jakiś głupek totalny. Jakiś totalny głupek był, widzowie. No nie wiem, ogólnie jestem w trencie na Bad Leonie. I ten czat nie wygląda jeszcze za ładnie. Muszę sobie ustawić jeszcze niektóre ustawienia Bad Leona. No ale dobra. No nie wiem, to głupek jakiś ten typek był, nie wiem co on zrobił. Spróbujmy stąd wyjść, tylko mam nadzieję, że on tu nie przyjdzie i nas po prostu nie sklepie. Dobra, moi drodzy, idę sobie na bazę, zobaczymy, czy następnie. Czy tu gościu przyjdzie do nas?
Okej, okay, jestem na bazie, więc tepamy zaraz do kolejnej osoby. Dobra, piszemy znowu na czacie, do kogo mogę tepnąć naklepy i zobaczymy, czy nas ktoś będzie chciał po prostu tepnąć. Tutaj Kalci pisze na czacie, kto klepa tepa równy teren. No dobra, zaryzykujmy, może tepniemy do tego Kalciego. Coś czuję, że to się niedobrze, nie skończy dla nas dobrze, no bo takie tepnięcia do ludzi z czatu zazwyczaj kończą się tym, że jest to jakiś skybeś czy coś w tym stylu. Ale ziomeczek nas zaakceptował, także całkiem spoko. Jemy Sokoksa, kupujemy Strange'a i gdzie nas tepną? Wow, tepnął nas, moi drodzy, naprawdę na kuboid. Chyba, że po prostu wie, że nagrywam odcinek i dlatego nas tepnął na taką klepę. Ale spoko, jest tutaj drzewkarka. Jest jakiś płaski kuboid, za dużo beczek tu nie ma, fosy nie ma. Także no takie kuboidy do klepy są idealne, po prostu, że tak powiem. Wiecie co, ja spróbuję zagrać jakoś na czas. Biegnę sobie trochę na drzewkarkę. Czekam, aż mu padnie koks i w niego po prostu wbiję. Czego, może co? O, zrzucimy go, żeby poczekać za nim po prostu, aż padnie mu ten. Aha, zmarnowałem wiaderko wody sobie na wodę. W sensie zmarnowałem wiaderko wody w tym, że nie mam już wody w nim. No wiecie, o co chodzi. No bo to jest kuboid, a przecież na kuboidzie się nie da zbierać, co miało być chyba naprawione, z tego co mi się wydaje. Ale nie jest naprawione, no więc nic na to nie zrobię. Chodź tu, chodź tu. Chodź tu, wariacie. Chyba mu set pada, co? Dobra, zaryzykowałem, ale on też zmienił seta. On też zmieniał seta, ja zaryzykowałem. I jest w ogóle na koksie Gostek, dobra. Gostek zjadł koksa. Więc mam nad nim parę sekund przewagi. Ale on będzie teraz, on będzie uciekał, no właśnie. Teraz typeczek będzie uciekał. Co? Ja pierdzielę, nie. Ej, nie wierzę, ja się nie odzywałem, bo mówię ty. Gości będzie uciekał, że koksie jest. A on mi zrobił trapa. Co? Ja pierdzielę, co ja mam teraz zrobić? Ej, no kurde. Dobra, jestem u tego typeczka. Nie wiem, czy on się dobrał, czy się nie dobrał. No zdedałem. Ja pierdzielę. Ej, no nie wierzę w to, widzowie. W takim... Ja pierdzielę, że gości się dobrał, to już w ogóle. No ale... Nieźle, dałem się strapować, widzowie. Ostatnio ja trapowałem ludzi, teraz ja się dałem strapować. No dobra. Ja pierdzielę. No szkoda gadać. Dobra, zaraz tepamy do kolejnej osoby. Dobra, moi drodzy, tutaj Bober napisał, że mam do niego tepać. Zobaczymy, czy nas typego niku Bober zaakceptuje. A nie, on ma Bober przez O. Okej, okay, Bober nas zaakceptował, więc tepamy do Bobera. Koksik zjedzony. Jeszcze seta sobie naprawiłem na szybkości. Nie naprawiło mi seta. Dosyć dziwne. A pisało mi, że naprawiło mi. Dobra, nie wiem. Ciul z tym. Mam wrażenie, jakieś co jeszcze inne zapasowe sety. Lećmy z tym typ ziomeczkiem na szybkości. Spróbujmy go wyjaśnić. Zobaczymy, czy uda nam się go sklepać. By było zabić sobie już trzeciego zioma w tym odcinku. Bo dwóch zabiliśmy, od jednego daliśmy się strapować, co nie było zbyt fajne. Lekko wam powiem, że się zdziwiłem na tego trapa. No ale jak ludzie trapują, ja też ostatnio nagrałem odcinek strapowania. Może kogoś zainspirowałem na tego trapa. O, na mojego trapa, widzowie, którego zbudował niciubek. Dobra, gościu ma śnieżki, widzowie. Czyli to jest z cyklu sprawdzam, ile mam HP. No ale w sensie on sprawdza, ile ja mam HP. Pada mi bania. Ja pierdzielę, pod mi buty mi padły. Dobra, gościu zmienia seta. Fajnie było to jakoś wykorzystać, ale niestety w żaden sposób nie wykorzystaliśmy tego, że zmieniał seta. O Jezu, jaką mi strefę dał typeczek. Jaką mi strefę dał gościu, zaraz pewnie Śnieżka pójdzie w ruch, żeby sprawdzić, ile mam HP. Nie, dobra, jednak nie rzuca, nie rzucił Śnieżkę. No ja mam full HP praktycznie, nie wiem, ile typek ma, bo ja niestety Śnieżek nie używam. Powinienem chyba raczej zacząć używać te Śnieżki, bo widzę, że one strasznie dużo dają. I gracze sobie po prostu to wykorzystują. Dobra, byczku, gdzie ty jesteś? Tutaj jesteś. O kurde, padło mi coś! Padło mi coś, kurde. Dobra, szybko set zmieniony. Udało, widzowie, się zażegnać kryzysowi. Już myślałem, że zginę, bo pada mi bania. Kurde, na tym teksturpaku strasznie słabo widać, czy bania pada, co mi się za bardzo nie podoba, więc muszę to zmienić w tym teksturpaku, żeby było to lepiej widać. Dobra, gościu zjadł koksa. Z tego, co mi się daje, czy refila, nie wiem. Koksa chyba zjadł, ta. Ziomeczek zjadł koksa, więc my też sobie zjemy elegancko koksika. Dobra, 19 sekund regenki zostało od koksa. Ziomkowi chyba też. Tyle sekund zostało regenki od koksa. W sensie on trochę mniej ma. Ja może jeszcze zmienię seta, żeby mieć tutaj na świeżości, że tak powiem. Dobra, moja tutaj pelerynka świnka powiewa. No ale on to jest łucznik, widzowie. To jest, widzicie, widzowie, to jest zaprawiony typ walka, który tylko łuk używa, jak się z kimś klebie do odpanczowywania. Wiecie co? Spróbuję tego typa...
O, zjadę te refile, ja sobie zjem jednego. Mam nad nim jakąś przewagę, zobaczcie, on nie trzeciego refila zjadłem, tylko jednego, więc i tak ziomeczek to nie rozegra za dobrze, bylebym nie polizał. Okej, okay, nie polizałem, to najważniejsze. Wydaje mi się, że mam więcej refili od niego, padam mu bania. No i to powinien być jego koniec. Bobber sobie zginął, elegancki kilek, bardzo ładnie. No powiem wam szczerze, że dzisiaj nawet nam dobrze na tym odcinku idzie, oprócz tego trapa, co nam gościu zrobił. To moi drodzy, ziomek chce swoje itemy, więc oddamy mu elegancko itemy. No więc zaraz tepamy do kolejnej osoby. No moi drodzy, jakiś tutaj ziomeczek do mnie napisał tepa na klepę równy teren. Dobra, tepniemy do niego, zobaczymy co on ma. Zobaczymy czy nas w ogóle zaakceptuje, bo czasami tak może pisać, a nas nie zaakceptuje. O, od razu nas zaakceptował. Także pokczam pik. Jestem u niego. O, faktycznie tepa na równy teren. I znowu gościu, który ma 1000 rankingu, także spoko. Jestem naprawdę w dużym, ogromnym szoku, że ludzie dzisiaj tak kurczę tutaj tepają. No bo kolejne widzowie tepnięcie, które kolejna osoba, która mnie tepnęła po prostu na równy teren. Tak naprawdę nikt w nogi mnie dzisiaj nie tepnął, no bo wszystkie klepy na jakimś równym terenie, co mi się bardzo, bardzo podoba. Fajnie, fajnie. Gościu, powinna mu się skończyć regenka, tak samo jak mi. O, właśnie. Trochę przytryhardowałem, że tak powiem, nie chciałem mieć tego koksa. Ale dobra, spróbujmy jakoś sklepać. Zobaczymy, co nam uda się tutaj wykombinować, czy gość jakoś może poliże. O, trochę teraz przytryhardowałem z krytykami. On ma HP z ziomeczek. Mam nadzieję, że nie za dużo. O, padał mu bania. Padał mu bania, ja ile mam jeszcze hitów? Ja mam też 13 hitów, tylko bani. Dobra, zjedzmy sobie refila, albo nie zjedzmy sobie refila, bo w sumie mam full HP, to bez sensu jeść refila. Nie wiem, czy czasami koksa nie zjadł ten ziomeczek. Koksa zjadł typeczek, więc tak, on jest na koksie. Nie, nie jest na koksie. No dobra, wbijmy się w niego. Ja teraz jem koksa, bo on chyba zjadł koksa, albo nie zjadł koksa. Nie, on nie zjadł koksa. O nie, ja myślałem, że on zjadł koksa. Nadal na refilu jest, no to powiem wam tak, widzowie, no to jest dedzik. Chyba, że jedyna opcja to jest jak będzie... Teraz jest na koksie, dobra. Nie, nadal nie jest na koksie, ziomek. Jak on tak żyje cały czas, bez na tym refach? Jak on zje koksa, to ja będę musiał spierdzielać, bo on będzie miał nade mną taką przewagę w regence, że to jest masakra. Przez 30 sekund będę musiał mu uciekać. Dobra, on teraz jadł koksa, no to mu po chwilę pouciekamy, bo on też ten się odpanczował kawałek. Jak mu się ten, jak ja zjadłem koksa. To robi? Dobra, on chyba seta zmieniał. Odpanczujmy go. Jeszcze raz go odpanczujmy. Jeszcze raz go odpanczujmy. Jeszcze raz go odpanczujmy. Jeszcze raz go odpanczujmy. I jeszcze raz go odpanczujmy. Dobra, i co on napisał? Zwyrol. Też by się wkurzył na jego miejscu. Też by się wkurzył na jego miejscu. Wiem co rozumie. Wiem co czuje ten typek. Wiem co czuje. Dobra. Ma on bodajże 4 refile według mojej kalkulacji. Chociaż ja z matematyki mam ledwo dwóje to. Zamiast, żeby być średnio. On chyba zjadł koksa, tak? Czy nie? Czy nie zjadł koksa? Nie, nie zjadł koksa. A mi się stręcz skończył, dobra. Szybki strężyk. Ja mam jeszcze 3 refile. Ten typeczek powinien mieć mniej refili ode mnie. Dobra, chyba ostatniego refa zjadł gościu. Chyba ta. Rzuciłem za nim perę, bo myślałem, że może zacznie od razu uciekać. Wiecie co? Pójdę z nim do końca. Och, dobra, poszedłem z nim do końca. Elegancko, kek pokonany. Więc moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że oglądaliście do końca. No i co? Trzymajcie się, na razie i ją pozdro!